Ja przygotowuję sobie lunch do pracy. Wezmę wczorajsze resztki i dwie mandarynki. Zazwyczaj też się z kimś dzielę w pracy. I rozmawiałam jeszcze z dietetykiem i ona mi zaleciła garść 30 gramów mniej więcej, taka dzienna porcja, dzienne zalecenie orzechów. I ja kupuję orzechy zazwyczaj albo w Aldim, albo w Lidlu i sprawdzam, aby nie miało tam dodatkowej soli na przykład zawartości. I wsypałam je wszystkie, po prostu zmieszałam do takiej torebki i mam też taką mniejszą i zważę tutaj sobie właśnie 30 gramów razem z wami. I ja powiem wam szczerze, że tak właśnie zastanawiałam się, nigdy się tym interesowałam, bo mówiłam wam wcześniej, że nigdy na żadnej diecie nie byłam, że tak naprawdę ja nie wiem, nie wiedziałam, jaka powinna być dzienna dawka tych orzechów. Kurczę, zmieniłam unit, nie chcę takiego. Okej, okay. No to tu jest 34, czyli zabierzmy migdała. Okej, okay, no to jest tyle. Tak dla referencji, zobaczcie. Okej. Okay. I przesypuję sobie do mniejszej torebki, a w poniedziałek nie mogłam tego zrobić, robię to zazwyczaj codziennie, bo mam ucznia, który jest uczulony na orzechy i muszę, wiecie, bardzo uważać i postanowiłam, nie będę ryzykować i nie zabieram ze sobą w poniedziałek, bo jestem z nimi w takim innym pokoju. I tak wygląda mój zestaw. Problem właśnie z orzechami jest taki, że jeżeli się pracuje w szkole, bardzo dużo dzieci ma alergię na orzechy i trzeba uważać. Na przykład James też z Alkiem nie mogą do szkoły wziąć orzechów jako przekąski. James bierze, też ma takie, mam dwa takie, jedno jest w takim ciemniejszym kolorze i James ma tutaj swoje rodzynki, które zabiera i je w czasie lunchu. Jest po 6 już, ja wskakuję pod prysznic i zaraz będę jadła śniadanie. Ja czekam, aż zrobi się mój tost. Już powinnam się szykować do pracy. No i teoretycznie się wyszykowałam, ale pomyślałam, że jeszcze w międzyczasie wyjmę pranie ze zmywarki. Nie mogę się powstrzymać. O, to zrobi się tost szybciutko. Jest szybciutko. Jeszcze z rana wstawiłam pranie, ale już chyba nie zdążę powiesić, Gab będzie musiał. A jeszcze dzisiaj jest badanie Jamesa, badanie krwi. Ma test też, bo ostatnio nie czuł się najlepiej. I chcemy wykluczyć kilka możliwości i ciekawa jestem, jak to będzie. Ja myślałam, że może powinnam z nim iść, ale akurat no, mam zajęcia, także nie za bardzo, także Gaw został wybrany jako osoba, która będzie musiała z nim tam być. Oby sobie poradził. Tłumaczyłam mu, jak to będzie wyglądało, bo ja zawsze wolałam wiedzieć wszystko wcześniej, żeby być przygotowanym na każdą ewentualność, ale zobaczymy, co czas pokaże i jak on na to zareaguje. Także trzymajcie wszyscy kciuki. Aleks tam się chowa za badania krwi poranne. Tak właśnie wygląda sytuacja, kiedy człowiek się spieszy do pracy, sałatka się poszła. I know. Can you clean it up because I need to go, sorry. Is it everywhere? Yeah. I think I broke things, like what is it? My bowl with a salad bowl. Be careful, James, uważaj, nie wchodź. Najlepszą sprawą na właśnie sprawdzenie szkła jest odkurzanie z naszym światełkiem, z Philipsem. O, tam jest, no właśnie. Bo on wszystko pokaże, co gdzie jest. Ja kończę, bo się spóźnię do pracy. Już się spóźniłam. Dobra, lecę, pa! Zostało mi 5 minut do autobusu, to pomyślałam, że szybko jeszcze powieszę pranie. Chyba już koniec nie zdąży więcej powiesić. Zostawi to Bobie. Okej, okay, może sobie poradzić. Mówię, nie poradzić. Pa, Jaga. So loving. Wait, I forgot our calendar. Yeah, it's the next day, isn't it? You can choose the next one. Nothing in there. I think Alex has already robbed it. This is so underwhelming, this calendar. I'm not even funny. Where's number two? It's very hard to find. I think you did that one yesterday.
Look how underwhelming this is. Oh, good. Doesn't it feel just like Christmas? Ta-da. Where? Did you find it? Oh, yeah. There. This is a chuck from Uncle Cooper, isn't it? And Chuck. Yeah. He's my favourite monkey. He was your first teddy bear. Mm-hmm. Nice. Still nice. Safe with him. How do I open this? By the time you get it, it'll be Christmas. It'll be New Year's. Probably. W drodze na autobus przechodzę obok TK Maxa i mówiłam wam, że dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy jest otwarte. Nie wiem, o której otwierają. Teraz jest 7, a już stała kolejka. Lecę w autobus, się spóźnię. Should I do it? The faces you were just making. Should I do it? Do the faces you were making, it was funny. And then we can cut the beginning bit and just have you going. What are we up to? So I'm now going to go to my blood test for today. And what day is today? What's happening today? We haven't. Make sure you don't like drop it. You're gonna take a photo of your nose. Well, like I'm gonna go through my blood test. I'm quite nervous at the same time. It's the first day of the end of the lockdown today, isn't it? Uh-huh. We've got to be quite responsible. Good. We've got to be responsible. We can't go crazy, can we? But I'm quite nervous about my blood test, but I'm also quite happy about it because after this, I'm gonna get the Xbox when I get home after school. Going on inside you, but you just have it by the Xbox, aren't you? Ready? Debbie scissors, okay. Nah. I'm gonna do a plant review whilst we're waiting in a doctor's surgery. Plant is boring. What's that? What? Say something like that's interesting facts about this plant, James. It has really nice holes. See you in the room number. Okay, we'll see you afterwards. James is going to be super brave, aren't you, James? Room 6. There you go. Good luck, James. You're not too traumatised, are you, brother? That was okay, wasn't it? It hurts. Hey guys, I did my blood test. Out the other side, you made it. You survived, yeah. You didn't die, did you? It's over there. You can't see because of my jacket. How did it feel, James? It was good. You can tell all the other kids out there that might be scared. It's super red. It was nearly red. Black. Nearly it was black. Dark, wasn't it? Yeah, it's dark. Yeah. It looked black. So what should we do now? What should we go? What should we do? School. Should we go party? No. What should we do? School. See, that's the correct answer, James. Boy, he wants to go to school. I like it. I'm going with playtime right now. This is what a lot of vloggers do, James. They look at this bit. They look at this bit instead of this bit. You got to look here. It's too tempting to look at this. Yes, great. James, we're going to teach James and all these people how to be master vloggers. Yeah. Well, I'm a YouTuber. Yeah, all you could do is flip that over, there you go, now you can't look at it, so you've got no tempting, so you've got to look at it. So now you've got to say, what a lot of YouTubers do, which really annoys me, they always start every sentence with the word so. I hate that. Yeah. So. Ja już po pracy idę w stronę TK Maxa. Ciekawe, czy będzie kolejka. Mam ochotę wpaść, wiecie. Popatrzeć jakieś prezenty, bo nic nie mam. Mama wróciła już do domu i słuchajcie, mój synek był super dzielny, nie płakał. Mamusia, kocham go tak mocno. I'm just very proud of him. Okay. Stan, pokaż. Poszedł. My nose from doing that. Pokaż. Ooh, why did you do that? He's doing this way. Ah. He's like me, he heals really quickly. Super. W TK Maxie nic nie było, a musiałam iść jeszcze kupić Alkowi ubranie spodnie. Kupiłam, no. Czy kupiłam hummus? Musiałam kupić spodnie, bo Alek ma przedstawienie w przedszkolu i w HM było tak gorąco, że po prostu it was so hot, i najdzie nam matał cały faint. Ela, that's what James, okej, okay, kończę na razie. Przyszły do mnie też dzisiaj paczki Rezibo, ich najnowszy balsam do demakijażu, który niestety znowu ma ten składnik, na który mam uczulenie, także pójdzie
do kogoś z moich znajomych. Moje ukochane tabletki do prania skończyły mi się i one przychodzą w poczcie. Zamawiasz w zależności od tego, jak często potrzebujesz. Cena wzrosła niestety, bo wcześniej kosztowały chyba 3,75, jeśli się nie mylę, czy 3,90, a teraz 4,50 niestety. Tu jest 28 tabletek i ja mam te bio. A tutaj mam coś, co kupiłam sobie na i chłopcem na Black Friday i zrobię chyba film, co kupiłam i wam pokażę wszystko razem. Zabieramy się za przygotowywanie obiadu. Dzisiaj to będzie nie łosoś, to jest pstrąg. Pstrąga zrobimy. Another day, another homework. Dzisiaj matma. Jak ci idzie? Dobrze, całkiem. O, bateria mi pada. Szybciej, rób. Tam Gab obiad nakłada. Czy ty kupiłeś? Yes. Did you buy me new battery, daddy? I did buy you new battery. Happy Christmas. Is that it? Exactly. Okay, so that means you're number three. What's the next celebration after Christmas? 900, tick away. I know. What's the next celebration after Christmas? James's birthday? No, that's your Christmas present. That and my birthday? And that's Valentine's Day. Oh, wow. So much vlogging. Look at that. Welcome. Thank you, daddy. Okay, z matmy nie muszę go poganiać, bo całkiem nieźle mu idzie. Alex ma chyba dziewczynę, bo daje mu prezenty codziennie ze szkoły przynosi. Zobaczcie, tutaj są takie brokaty. Jak ma na imię ta dziewczynka, Alex? No, no, przynajmniej. Nie pośpi? No to nie mów, bo to twój w sumie jest. Czy to prawda, gdzie Alex? Nie, nikomu nie powiem, ja to wykasuję, okej? Okay? Alex, you're doing better than the other three boys. Będzie mi. Nie, on tylko jest zazdrosny, bo on nie ma dziewczyny, a ty masz. Alex, we're jealous. I know. Obiad pyszny, Gaw zrobił. A ja przeglądam sobie w międzyczasie jeszcze taką gazetkę z Lida z propozycjami na świąteczne takie danie. Zastanawiam się, co tu zrobić na święta. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy przygotowujecie w tym roku, bo ja po prostu nie mam pojęcia, za co się wziąć. Może jakiegoś indyka bym zrobiła na święta mężowi. A może coś takiego? Nie wiem. Gab zrobił trochę więcej ryby, to przygotuję sobie teraz lunch. Myślałam, a może włączę światło z tyłu, ale po co? Bo jest bałagan. Jeszcze się przerazicie. Czy już i tak widzieliście wszystko, co się u nas w domu dzieje. Czekajcie, szukam sałaty, bo chcę zrobić sałatkę właśnie na jutro. Mam tutaj przepyszności, czyli granat. Naszona granatu. Jest i sałata, która się troszeczkę zgniotła, ale to nic. Okej, tu już mam pojemnik. Może wam, jeżeli was postawię, to też będziecie mogli uczestniczyć w tym procesie przygotowania lunchu. Chłopcy już sobie oglądają, coś tam czasami mi się kąpać iść, ale... zestaw różnych sałat, niczym królik. Żartuję oczywiście. I tak jak mówiłam, został mi łosoś, bo tutaj go trochę to nie łosoś, przepraszam, to pstrąg. A podobno lepszy niż łosoś, tak mi powiedział pan w jednym z takich sklepów rybnych, które mamy w okolicy. I tylko wiecie, muszę spróbować, czy to jest jeszcze ok, bo... Opa. Bo zrobiłam je kilka dni temu. Ok. Brakuje tutaj jakiegoś tłuszczyku, bo dołożymy awokado, bo mam takie w miarę jeszcze, ale chyba te będzie już trochę za dojrzałe. Jak myślicie? Ja w ogóle tak patrzę, że w tej sukience dziwnie, ale wiecie co, ja mam pod spodem pod koszulkę i ona mi się tutaj dziwnie w niektórych miejscach podnosi, fakt, że brzuch odstaje. Ostatnio widziałam, mama ginekolog mówiła, że ma taką budowę właśnie z brzuchem, no to my tak jesteśmy. Nie, no zobaczcie, jaka pięknota. Super. Powinnam chyba też, bo jestem wredną małpą, bo nie zrobiłam tu mężowi. Sam sobie zrobi coś jutro. W ogóle bym chciała wam powiedzieć, tylko nie widać mojej twarzy, a wydaje mi się, że też to by dużo znaczyło emocje. Ale dzisiaj mieliśmy w pracy ciężki dzień bardzo.
taki dziwny i wzruszający trochę. Generalnie taki dzisiaj ten nie był najlepszy chyba poranek, zresztą widzieliście, rozwaliłam słoik, w ogóle ostatnio się zrobiłam jakaś taka, może już widzieliście co robię, tak będzie wyglądał mój lunch. Zróbmy ostrość, bo to jest po prostu coś pięknego i przepysznego. Co ja wam mówiłam o, że ostatnio jakaś taka clumsy jestem, to takie angielskie określenie na ciamajdę. Na kogoś to po prostu nic nie wychodzi, wszystko się rozwala i w ogóle to taka właśnie ja jestem. I powiem wam szczerze, że dzisiaj no w pracy było dość dziwnie. Będzie dziwnie przez kolejne tygodnie. I trochę mnie to właśnie martwi, ale z drugiej strony cieszę się, że dzisiaj na przykład cieszymy się tymi pozytywnymi aspektami, to, że na przykład James nie płakał. Jestem z niego super dumna, bo to było dla mnie bardzo ważne. Żeby właśnie był dzielny dzisiaj u tego lekarza. Biorę garść orzechów sobie teraz przykładam. Tak na oko biorę garść, to garść. Rozmawiałam na ten temat z koleżanką też właśnie któregoś dnia i mówiła mi, że jej tata, który ma 70 lat, był ostatnio u lekarza i wszedł do pokoju, żeby zrobić badanie krwi, żeby pielęgniarka pobrała mu krew. I wychodzi po 5 minutach i pielęgniarka była taka już trochę zdenerwowana. Na razie pana nie mogę zobaczyć, proszę tutaj usiąść i poczekać. I był razem z żoną. I ona mówi, co się dzieje? On mówi, no nie mogę. I po prostu się bał. Stary facet, no dorosły facet, a się boi pobierania krwi. I ona powiedziała, co tu za sceny robisz, tutaj mi wstyd przynosisz. W końcu chyba się tam udało tą krew pobrać, suma summarum, ale wiecie, to trochę to trwało. I ja zastanawiam się właśnie, skąd w ludziach biorą się te fobie właśnie różne, na, czy to na zwierzęta, czy właśnie na igły. I ja nie boję się wielu rzeczy, oczywiście, żeby ktoś by mnie przestraszył, to bym się znagła, to bym się przestraszyła. Ale właśnie staram się im tłumaczyć, że w przypadku, aha, bo jeszcze nie wiem, wam tego nie mówiłam. W Anglii jest takie coś, że pewnie w Polsce tak, ale w Polsce dzieci nie miałam, to nie wiem, ale tutaj mówię, że kiedy ostatnio James miał pobieraną krew, nie pamiętam ile lat temu to było, może miał 5 lat, 6, może możliwe, że wam mówiłam o tym w jednym z vlogów, całkiem taki racjonalny, nie potrafię się wysłowić. W każdym razie chciałam tutaj coś mądrego powiedzieć i mi nie wyszło. W każdym razie pamiętam, że kazali mu nałożyć na tutaj w tę okolicę krem Emla, który czasami też nakłada się, na przykład jak dziewczyny robią sobie brwi u kosmetyczki, czy tam inne zabiegi upiększające. I on generalnie jest środkiem znieczulającym, miejscowym. I problem był taki, że James w jednym ramieniu ma całkiem fajną żyłę, a w drugim jej nie widać, tak jak u Gawa. W ogóle Gaw jest takim się ewenementem, on w ogóle nie ma żył. I po prostu patrzę na niego, ja mam takie, wiecie, żyły jak malowane, takie idealne do wybierania krwi. Nawet ostatnio, kiedy ja byłam, to pani też mi powiedziała, że no po prostu piękne, zobaczcie, widać. A u mojego męża nic tam nie ma. No i James ma mieszankę mnie i Gawa, czyli z jednej strony ma taką porządną, a z drugiej strony taką lichą. I jak byliśmy u tego pielęgniarza kilka lat temu, to on wbijał się Jamesowi w tą rękę 4 razy, ja po prostu nie mogłam na to patrzeć. Fakt, że go nie bolało, no bo był znieczulony, ale on nie mógł wyczuć żyły. Ja mówię, niech pan przestanie to robić, bo to do niczego, pan mi robi, dziury robi po prostu mu w ręku. Proszę zrobić z drugiej ręki, na której nie było znieczulenia. I on tak, o nie mogę, bo to jest stres dla dziecka. Ja mówię, proszę to robić. Wiem, że to w ogóle nawet... I ja teraz od kilku dni go przygotowywałam. Są różne szkoły, niektórzy pójdziesz na, wiecie, żeby nie wiedział, co się będzie działo. Ja uważam, że on powinien wiedzieć, pokazałam mu mniej więcej, jak będzie bolało. Po prostu ścisnęłam mu rękę, on też będzie się ścisnął. Pokazał mi, jak go bolało. Ja mówię, ten ból będzie trwał przez sekundę, przez 2 sekundy. I później zobaczysz, będziesz z siebie bardzo dumny, że udało ci się to zrobić bez znieczulenia. I słuchajcie, tak było. Gab w sumie, bo to Gab rejestrował go na pobieranie krwi, o tym później wam może powiem. Dlaczego robiliśmy badanie krwi, bo to też jest takie dziwne, co się przydarzyło, ale w sumie jak już będę wiedziała wyniki i jeżeli wykluczymy jedną rzecz, to powiem wam o tym, bo wydaje mi się, że to jest coś, co pewnie będzie dotyczyło części z was, bo jeden z moich kolegów z pracy powiedział, że jego syn przechodził to samo właśnie w tym wieku, a nie słyszałam o tym nigdy wcześniej, dlatego na razie to nie będę nic mówić, ale powiem wam, jak już się wyjaśni. Ale się przestraszyłam, bo był właśnie w zeszłym tygodniu u lekarza i wykluczyliśmy na szczęście cukrzycę, bo się bałam, że może to być powodem, ale nieważne. W każdym razie zgubiłam myśl.
każdym razie jestem z niego super dumna, że poradził sobie i później wrócił do szkoły z uśmiechem na twarzy. Teraz dzisiaj robił z siebie bohatera, kiedy trzeba było odrabiać pracę domową, że go rękę boli, a kto go słusznie zauważył, że ale pobieraliśmy krew z lewej ręki, a nie z prawej, a jesteś praworęczny, także nie miał już więcej tutaj wymówek, żeby nie robić. I tyle, słuchajcie. Także tak wygląda, a tak wygląda właśnie jaki dzisiaj dzień? Środa. Tak wyglądała środa. Jutro kolejny dzień w pracy. Ja zadzieram kiecę i lecę, słuchajcie, i lecę ogarniać chłopców, ogarniać, jutro James ma dzień PE, to muszę spakować mu inny zestaw ubrań, znaczy on musi sobie sam przygotować. Dlatego też musiałam rano dzisiaj pranie wstawić, bo tam były spodnie do PE. To wszystko ma ten, wszystko jest, teraz jest planem u nas w domu. I tak, i mam nadzieję, że jutro będzie lepiej, ale dzisiaj dowiedziałam też fajną rzecz, bo w niedzielę wjedziemy w fajne miejsce. Nigdy tam nie byliśmy, także jestem podekscytowana. Mam nadzieję, że, wam też tam się będzie podobało. Do zobaczenia, słuchajcie. Długi ten monolog mój tutaj był. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie wasze wiadomości. Pamiętajcie o kciuku w górę, bo on tak naprawdę dużo dla nas znaczy. I do zobaczenia. I do jutra.